Praskie Studio Produkcji Filmów Klasy Z prezentuje. W poprzednim odcinku. No i zniszczyłem to. Jeśli wróg ci zobaczy, nie masz najmniejszych szans. Siadka się w Idź w prawo, proszę, Do odważnych świat należy! No, niestety zginął nam chłop. Data 6 czerwca 1944. Operacja Overlord. Największa ofensywa w historii przebiegła zgodnie z planem aliantów. Amerykański, brytyjski i kanadyjski żołnierz piechoty, wspierany przez dywizja powietrzna, wylądowali w Normandii i od razu znaleźli się pod ostrzałem. Wiele tysięcy ludzi oddało życie, aby złamać obronę Rzeszy. Niemieckie fortyfikacje wzdłuż północnego wybrzeża Francji zostały scharte na połach. Pozostałe mogły w każdej chwili podzielić ich los. Amerykańskie wojska z generałem Bradleyem na czele przemieszczały się w kierunku miasta Sherbrooke, podczas gdy siły brytyjskie i kanadyjskie, dowodzone przez generała Montgomery'ego, dotarły do Caen, strategicznego miejsca dla niemieckiej okupacji Paryża. 12 czerwca 1944 4. Dywizja Pancerna miała zaatakować miasto Villebocage. Pozornie łatwy cel, strzeżony jedynie przez nieliczną piechotę, bez wsparcia artylerii. Brytyjczycy liczyli, że opanują miasto 13 czerwca, przesuwając tym samym front w kierunku Caen. Upadek Caen pozwoliłby aliantom w ciągu kilku dni osiągnąć Paryż, co stanowiłoby ostateczne przyświeczętowanie losu niemieckich wojsk stacjonujących na terenie Francji. Na przeszkodzie stało jedynie kilka czołgów stacjonujących w Villebocage, będących częścią 501 batalionu pancernego dowodzonego przez Oberstumfiera Wittmana. Los Caen, podobnie jak los całej Francji, zależał od tych kilku zaledwie pojazd. Gdyby zawiodły, oznaczyłoby to upadek. Wy widzicie dobrze grę? Wittmann i jego żołnierze pokładali ogromne nadzieje w czołgu Tygrys, który uważali za najlepszą machinę bojową na świecie. I to nie tylko dlatego, że tak twierdziło ich dowództwo. Poziom łatwy. Lecimy. Nasiągają myśliwce aliantów. Jeśli nie uda się znaleźć odpowiednich kryjówek dla czołgów, w ciągu kilku minut zostaną one zmiesione z powierzchni ziemi. Przed tobą znajduje się opuszczona farma. Być może ona zapewni odpowiednie schronienie. Ze wszystkimi trzeba sterować? Nie. Czekaj, gdzie mam? Tu! Tu mam, nie? Ja chciałem tu. Zrobię ten się wyszczapałem, to się moje robić do wykrytu. Parking! Park dla tirówek, parking dla Szymona, patrz. Poziom esi. Tak, esi. Chyba nie grałem na tą grę. No wjeżdżaj! Kurwa.
Mimo, że opuszczona farma zapewnia ochronę czołgom, niebezpieczeństwo nie zostało jeszcze zażegnane. Grupa brytyjski komandos ufortyfikowała się przy pobliskim moście. Co więcej, kiedy go zobaczą czołg, z pewnością wezwą przez radio posiłki. Trzeba zabezpieczyć most i zniszczyć radiostację. Czołgi nadal są zagrożone, to też nie można ich użyć w tej misji. Zostaje jedynie wysłanie wielkiego pierwszego oddziału żołnierzy. Dobra, co my mamy? Mamy Michaela Wittmana. Uzbrój się, masz... Co masz w ekwipunku, pokaż. Masz granata M33 przeciwczołgowego, dwa dymne, dwa zwykłe, amunicje i trochę przycinków. Dobra, ty co masz? Trzymałem stalcmów. Masz trzy granaty, trochę amunicji. O! Ja masz TKM-a. Git. A ty co masz? Ty masz PM-a zwykłego. Dobra. To działa? Czekaj, ja jakieś tak atakowałem, żeby... Kto chce ochrę? To chcę ochotę, za odwagę. Nie, pójdę tędy. Nie podpowiadaj mi Praga, okej? Okay? Jak nie przejdę, nie dam rady, to wtedy mi pójdę ten. Przedami, kto ja? Soldiers, ludzie honoru. Znalazłem. Kutkę to sobie odpaliłem. Ci pedenci mogą mi zginąć, nie? Ważne, żeby ten generał mi zginął. Pozdrowienia! Oj, kurwa, trafiłem. O kurwa. Ej, dupa. Jeden z najbardziej cenionych niemieckich dowódców oraz jego żołnierz ponieśli całkowitą klęskę. Jeszcze przed rozpoczęciem właściwej misji. Wiedząc, że okoliczności sprzysięgły... Ja coś wiem. Czekaj. To ma duży zasięg. Teraz czuję po prostu... Aaaa, nara! Nara! Idę se, nara! No i tu będziemy się kryć, patrz. Cyk, cyk, cyk. Jeszcze na razie nie widzę jakiegoś zaniepokojenia. Tego, co tu jestem. No idź! Kurwa, gdzie piję. Jak ja nie lubię, jak oni tak gadają, bo ja myślę, że oni walczą z kimś, albo widzą. Wstań! Powiedz nie, jestem sam. I zabitego chuja. Najgorsze jest to, że tu kamery nie ma. Kamera jest dziwna. Nie! Ty debilu. Ale jebło. Kurwa, muszę bliżej. No! No celujesz! Taki atak! Kto chce ochrę? Nara! Chyba zapędzili nas w kozi róg. Ty tu stój. Ty tam stój. Ci Niemcy mają sporo szczęścia. To cię robi dobre zmanie. Aaa, ty dalej. Kurwa, ale mi ścisną. No, teraz mówimy z drugiej strony. Z tym. Papa, 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 pa, pa, jak to robi? Tak to robi on. Nara! Świetne dziękczynienia! Czy ja mogę chociaż raz trafić? Kto chce ochdę? Za odwagę! Nie! Debilu, chodź tu. Kot mi czuł jako pętanie. Ej. Czego oni nie strzelają? A co tam zrobić w ogóle? Odzyskaj most. Jak tam cel? Tu w tej środku ktoś jest? Ej, no chłopiec tu.
Albo mam takie coś dane, no to odpowiadaj ogniem, oczywiście. Albo raz atak. Da, weź się ściśnij. Nie strzelaj w mojego. Niemiecki żołnierz walał bliskiego. Chyba nie obejdzie się bez trzecia. Dobra, nara. Kurwa, to mają działo jeszcze. Zapomniałem o dziale. No i mi zdechło. Chłopi zginą przez to. Co się ze mną dzieje? O! Wygląda to dobrze. Dobrze. Zrobię na to, że Niemcom naprawdę zależy na naszej śmierci. Ty kurde! Można się było tego spodziewać. No kto mi tutaj ściela? Tu! W okienku! To jak karabiny nadwaliłem mur. No skąd on wie, gdzie ja jestem? A, bo tu jest strzelec. Dobra, elo! Masz. Wódka pomoże dla wstyła. Kurwa. Padnij! Dawaj! Shit, granatem! Ej, dupa. A nie, dobrze jest! Dobrze jest! Dobra, weźmy, przenieśmy tych tutaj chłopów. Ty będziesz tu, a ty dawaj tu. Udało się? No udało się, tam chyba nikogo nie było. Nie, dwóch tam jest chłopów. Chcecie się bawić w Cats und Maus? To cię nauczy dobrych manier! Kurwa! Nie strzelaj do mnie granatami! No dobra! Kto chce ochtę? Za odwagę! Nice. Posłanie z wrogimi samolotami i piechotą nie powstrzymały Niemców, którzy nie wdrzali się do Ville Bocage, mając świadomość, że w każdej chwili, aby zaoszczędzić czołgi, się właśnie wyłączyli żołnierz niemieckiej piechoty, aby zorientować się w działaniach aliantów oraz ostrzegł go, że do kryjówki w szybkim tempie zbliża się kolumna czołg, a przed nią zwiadowcy. Wróg nie zostanie powiadomiony o przygotowanej przez Niemców awarię Schincha. Cwaj! Musiała opuścić pojazd. Niemcy pozostał na środku pola, doskonale widoczny ze strony drogi. I to ciężka misja. Czołg Obersturmführera jest doskonale widoczny od strony drogi. Oddziały zwiadowcze wroga z pewnością natychmiast go zauważą i zawiadomią o swym znalezisku naciągającą kolumnę czołg. Trzeba za wszelką cenę wyeliminować zwiadowców, zanim zdążą wezwać posiłki. Dobra, ej, powiedz mi, jak się włącza pauzę. Gott im Himmel! No ja pciska. Dobra, panie, co ja tu mam zrobić? Średnio ci powiem tę misję. A mi po prostu wjechać w nich, nie? Po prostu w nich wjadę, jest.
Backspace. Ooo. Oj, o to chodziło, studio prania. Jesteś królem, jesteś szefem. Wiesz, tylko tak biegiem, panowie, biegiem żwawo. Teraz tak, pytanie, gdzie ustawić czołg? Ustawiam tylko tu. Oni będą jechać tędy, nie? Tu i tu. Tu jestem, panowie, no. Chodźcie, chodźcie, chodźcie tutaj. Ale zdech jeden, dobra. Dobrze. Coś moja piechota robi, także spoko. Tyle? Ku ogromnej radości i zaskoczeniu Niemców, niemiecki Tygrys ciągle miał kłopoty z silnikiem. Wittmann nadal używał cwaj, a załoga tego czołgu wyruszyły w kierunku Villebocage na pełnych obrotach silnika. Po drodze Wittmann i jego ludzie rozmawiali na temat oznaczeń na czołgach. Już z daleka było jasne, że byli w wyśmienitym humorze i wjechali do miasta, głośno śpiewając patriotyczne pieśni. W pewnym momencie wspaniały nastrój prysł niczym Wittmann ruszył prosto na wroga. A tam jest sens, kurwa, trudna. Kolejny czołg został unieruchomiony. Na polu bitwy pozostał już tylko Tygrys.
Ale ta fizyka jest grze pojebana. Witamy w świecie bólu. Jestem poważnie ranny. O, patrz, drugi biegnie. Patrz jak moi cisną. Kurwa, jadę. Kurwa! No zgin! Ciemnego piwa. Ty weź na celowniczego przyjść, co? Leci. Oj, znowu gaśnicy biedne. Zależy na nas. Aha, bo mnie... Łap! To dla was! To dla was! Boże, ja go nie widzę, ja pierdolę, tu. Ty co jest? Co to jest za jaj? Siema. Ta muzyka jest taka monotonna. Ja pierdolę, nie mogę jej słuchać. Nie. Ona mi... Panie mi niszczy. Ty. Opie, bo jak strzelę z bazuki... A nie, muszę.
Szajsy! Pech! Silnik Tygrysa uległ uszkodzeniu, a żołnierze nie mają odpowiednich szajs. Dookoła aż roi się od wrogich szajs. Na razie trzeba będzie opuścić czołg. Masz. Hej, ale nie było w planie. Nie chcę się bawał, nie szkalałbym zginąć. Pierdalamy. To szybciej idźcie, nie chcę. A bo tu jest jeszcze tyle. Daję wam dwóch. Nie ten mi się pokoju. Chociaż z całego oddziału pozostał zaledwie jeden Witman, jego ludzie zdołali poważnie uszczuplić siły obrońców Wilbosz. Wszystkie czołgi brytyjskie odmówił dalszej współpracy. Żołnierz nie mieli wyboru i jego ludzie powrócili do pobliskiego stanowiska dowodzenia i załogę drugiego czołgu, którzy właśnie zakończyli pracę naprawcze 2-0-5. Obersturmführer wpadł na wspaniały pomysł. Naprawiając mój czołg, odwdzięczę się wam, a potem wspólnie rzesz! Wilbokasz znajduje się w odległości zaledwie mili. Jednak na razie nie sposób dotrzeć do porzucony Tygrys.
Może z twojej nieobecności wróg zdołał wznieść solidne konstrukcje obronne w obrzeżach miasta. Musisz je odzyskać, jeśli chcesz zniszczyć stracony czołg. Ty, na chama pojadę, co? Ja bym sobie na chama pojechał. Kurwa, gdzie ty jedziesz, kurwa debilu? Jedź! Ja pierdolę. Serio, nie wjedziesz pod tą górę? Jedź! Obersturmführer i jego załoga zadali wrogowi potężny cios. Wezyska 4. Dywizja Panzer została dosłownie rozechwana na strzępy, a na ulicach leży dziesiątki ciał. Wcześniejsze zwycięstwa najwyraźniej zawróciły Obersturmführerowi w głowie. Gdyż popełnił on wyjątkowo tragiczny w skutkach głód. Próbując szturmować przedmieścia miasta bez żadnego wsparcia, został wykonany, lecz poszedł w falę swych niedawnych zwycięstw, tak jak zawsze masz. Pokonawszy najgroźniejszego wroga, alianci bez trudu zdołali obronić miasto. 13 czerwca brytyjskie czołgi nadjechały od południowej strony miasta Caen i w kilka godzin strzały na płot niemiecka obrona. 21. oddział generał Montgomery'ego natychmiast wykorzystał tę okazję i w ciągu tygodnia zdołał doprowadzić do przejęcia Paryża. W grudniu 1900... Aj, negać wesnę od kurde. Kurwa, wy mnie bronicie jakoś, głupie debile? Kurwa jaj! Chłopy ze stołem, kurwa, niemieckie parówy. Niemieckie parówy, kurde, będą stać? Kurwa, nie będą, nie? Macie atakować, tak? Stać. Ty masz tego. Nie staniecie przed piechotą.
dupy. Dziękuję. Tu. Przecież to już, ja już to przechodzę, nie wiem. Dużo. Weź na tym, na Steamie coś słabskiej kampanii. Nie wiem, co. No tu nie ma co komentować. Panie! Panie! Nie komentuj pan! Bo ja się świetnie bawię. To jest niezniszczalny czołg. Może mi piechota będzie. Jadę sobie tu. Aluzji w pizdu. Jadę sobie tu. Nie wygląda to dobrze. Wróćcie mi go piwa, dobrze to mi zrobiło. Mi dać szum to wymundu. Machnujemy tylko amunicję. Łap! Nie mój pizze. Będzieli nas fałszy w ogóle przed nim. Zależy na naszych śmierci. No dobra! Kto chce pochnę? Zobaczę!
elegancko. Jedź! Tu thousand years. Czekaj! Witamy w świecie bólu! To dla was! No to zawsze ty gry to wyszyjesz. Takie pociski to normalnie takie do. O mój Boże. Ten słynny słaby, tak? Tak, nie wiem co naprawdę zależy na naszej śmierci. Oni Boże! Pizda, nie! W następnym odcinku. Skąd ten Sherman się pojawił? Skąd tamten Sherman się pojawił? Ale mucha mnie troluje dzisiaj. Myślę, że to jest taki szok. A tu mucha jest. Kurwa, mucha spierdala. Jaki szok. Amenel. O, wszyscy spierdala. We'll be right back.